Jesteśmy dzisiaj w zakładzie Pilkington IGP w Białymstoku. Będziemy mieli okazję zobaczyć proces produkcji szyb zespolonych. Jesteśmy umówieni z kierownikiem produkcji. Zapraszam. Sławek, jak duży jest nasz nowy zakład? Nasz nowy zakład jest bardzo duży. Mamy około hektara pod dachem, także 10 tysięcy metrów kwadratowych. Ile osób jest zatrudnionych w tym momencie? Obecnie mamy ponad 150 osób. Docelowo zatrudnienie będzie około 200. Na ilu liniach produkcyjnych robicie szyby zespolone? W tej chwili mamy 4 linie produkcyjne do zespalania szyb. 2 linie cięcia, przy których pracują 4 stoły do cięcia. Czy planujecie jeszcze jakieś kolejne inwestycje, kolejne powiększanie tutaj parku maszynowego? Nową naszą inwestycją od długa wyczekiwana przez region i przez naszych pracowników i przez naszych klientów będzie nowy piec hartowniczy, który na koniec roku powinien zostać już zainstalowany. Czy możemy zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny? Bardzo zapraszam. Myślę, że zacznijmy od początku, czyli od magazynu szkła. W takim razie chodźmy zobaczyć magazyn. Jesteśmy w magazynie szkła, jednak zanim szkło tutaj się znajdzie, musi zostać wyprodukowane w hucie. Do naszych zakładów przyjeżdża szkło produkowane w hucie w Sandomierzu. Transport szkła odbywa się specjalnymi samochodami ze specjalną naczepą. Będziemy mieli okazję zobaczyć rozładunek takiego samochodu. Cześć Łukasz. Cześć. Przed chwilą widzieliśmy dostawę szkła. Ile takich dostaw otrzymujecie dziennie? Dziennie otrzymujemy około 3 do 4 dostaw. A czy możesz nam opowiedzieć coś o tym magazynie? Tak, oczywiście. Tu za nami, jak widzisz, jest magazyn z szkła Jumbo. Tam w oddali jest widoczna suwnica bramowa. Mamy tutaj nowoczesny system załadowczy. Ze strony magazynu dla nas jest to o tyle tutaj ważne i istotne, że możemy prowadzić jednocześnie proces rozładunku szkła, jak i proces cięcia szkła. Też mamy takie dodatkowe udogodnienie, że nie musimy się zastanawiać, gdzie dane szkło postawimy, bo ten system rozpoznaje, jaki rodzaj stoi na jakim stojaku. Ile gatunków szkła macie w tej chwili na magazynie? W tej chwili na magazynie mamy 47 gatunków podstawowego szkła. A ile metrów kwadratowych zmieści taki magazyn? Na metry kwadratowe policzyliśmy, że ten magazyn pomieści ponad 88 tysięcy metrów kwadratowych szkła. Znajdujemy się na wydziale rozkroju szkła. Za mną znajdują się stoły do cięcia. Jeden stół przeznaczony jest do cięcia szkła monolitycznego, czyli zwykłego. Drugi stół przeznaczony jest do cięcia szkła laminowanego. Szkło laminowane jest to szkło zbudowane z dwóch warstw szkła oraz warstwy folii, która jest pomiędzy szybami. Cięcie szkła laminowanego jest procesem trudniejszym. Nóż przecina szkło z dwóch stron, następnie folia jest podgrzewana i przecinana. Szkło laminowane zazwyczaj jest zatępione oraz znakowane. Znakowane znaczkiem według normy na szkło bezpieczne lub też normy na szkło ochronne.